Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam zmiany, jakie wniosła za sobą aktualizacja dla Smartwatcha 2. Tak więc, dobra, przejdźmy do rzeczy. Aktualizacja pojawiła się w poprzedni wtorek i był to bodajże 22 kwietnia. A same jej zmiany już zaprezentowano podczas jakby premiery Xperia Z2, ponieważ tam na targach były wystawione właśnie smartwatche już z tą nową wersją oprogramowania. No ale przyszło nam dopiero czekać właśnie do końcówki kwietnia w zasadzie, żeby można było zaktualizować smartwatche nasze. Dobra, zmian jest naprawdę dużo i zacznijmy chyba od najważniejszej, czyli od możliwości edytowania tutaj jakby zegarka, tarcz zegarka. Możemy je sobie teraz edytować, możecie teraz zobaczyć, że tutaj mam pogodę, liczbę nieprzeczytanych powiadomień, poziom naładowania baterii, data, godzina i tutaj jest taki paseczek właśnie z tą najwcześniejszą jakby notyfikacją. Tak więc przejdźmy sobie najpierw do samego jakby menadżera zarządzania naszym zegarkiem. I tutaj mamy taką opcję, pojawiła się opcja jak edycja touch zegarka. Oczywiście są te standardowe, które były wcześniej, ale możemy sobie edytować stworzoną przez nas tarczę. I po prostu mamy tutaj podział na zegarki, możemy dodawać różne tutaj zegarki. To są te, które były poprzednio. W tych jakby pierwszych motywach jakby czy tarczach zegarków i możemy sobie tutaj przesuwać widżety, które potem sobie dodajemy, na przykład z datą, z powiadomieniami, możemy sobie dowolnie tutaj przesuwać, tak więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja, że coś takiego wprowadzono, ponieważ mi tego brakowało. No tak jak możecie zobaczyć, zawsze chciałem, żebym miał poziom naładowania mojego zegarka, pogodę właśnie i te powiadomienia, żeby tak się w fajny sposób właśnie wyświetlały tutaj, więc to jest na ogromny plus. Teraz przejdźmy do takich jakby mniejszych zmian, jakie wprowadzono. Czyli możemy sobie obudzić zegarek dwa razy klikając i to działa, tak sobie powiem szczerze, dopiero w ustawieniach, jeśli ustawimy sobie odpowiednią czułość tego. Tutaj mamy opcję stuknij, aby wybudzić. Oczywiście możemy to sobie wyłączyć, ale jeśli ustawimy tą czułość na maksa, to wtedy działa to w miarę sprawnie, albo i nie działa. Więc niestety to jest moim zdaniem na spory minus. Powinni to dopracować, żeby to w ogóle tutaj wydać w tej aktualizacji. No i problemem jest też to, że to tylko podświetla nam zegarek i nie możemy sobie przejść do naszego menu za pośrednictwem tego. Tak więc opcja moim zdaniem mało użyteczna w tym momencie. Mam nadzieję, że to poprawią w jakichś kolejnych aktualizacjach. Dobra, jak możecie zobaczyć, zmieniło się tło, a w zasadzie mamy teraz możliwość zmienienia tła na naszym jakby home screenie w zegarku. Mamy tutaj opcję tapeta. No i tych tapet jest tam kilka, one są takie jakby standardowe dla interfejsu Xperii. Możemy sobie, dajmy na to, taką pomarańczową ustawić. I muszę powiedzieć, że ikonki na tych nowych tłach wyglądają jakby ostrzej, więc samo to jest naprawdę na plus. Oczywiście teraz ja usunąłem te notyfikacje, ale nie orientuję się, czy w poprzednich wersjach była opcja takiego jak w Androidach po prostu przesuwania tych powiadomień, jakby kasowania w ten gest przesuwania jakby, więc nie wiem, czy to było, ale to też jest fajne. Ogólnie poprawiono wygląd samego interfejsu, wszystko to teraz dużo fajniej wygląda. No i fajne jest to, że ogólnie samo działanie zegarka jest teraz szybsze, szybciej w ogóle otwiera te aplikacje różne. Kolejną rzeczą w Bluetooth mamy tutaj opcję jakby Bluetooth. Możemy uwidocznić dla innych urządzeń. Dalej mamy wibracje i fajne jest to, że możemy sobie tutaj zarządzać też tą wibracją. Kiedy ma się po prostu uaktywniać. Ja mam akurat to wszystko zaznaczone, czyli powiadomienia, po dotknięciu tych przycisków funkcyjnych, wibracja przy połączeniu Bluetooth albo przy rozłączeniu. Dalej, co tam wprowadzono? Wprowadzono też możliwość jakby ukrywania aplikacji, czyli zdajmy na to, mamy zainstalowaną jakąś tam aplikację, załóżmy Hangouts, tak? I mamy to jakby takie podstawowe też ustawienia do tych aplikacji i możemy sobie ją dezaktywować i przez to nie wyświetla nam się tutaj nigdzie. Jeśli po prostu chcemy w późniejszym czasie po prostu używać aplikacji, to możemy ją sobie właśnie tak w ten sposób dezaktywować.
No i chyba to było wszystko z tych zmian. Tak mi się wydaje, że to jest wszystko. Moim zdaniem, no naprawdę, aktualizacja jest na spory plus. Zegarek dużo fajniej teraz działa i dużo fajniej przede wszystkim ten interfejs jego wygląda. Tak więc, jeśli posiadacie smartwatcha, to jak najbardziej polecam Wam pobranie tej aktualizacji, ponieważ właśnie wnosi dużo zmian i usprawnia jeszcze bardziej naszego smartwatcha. Tak więc, w tym odcinku to było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.